Minęła godzina 12, kłania się Państwu Grzegorz Siemiączyk, zapraszam na kolejne wydanie programu Prosto z Parkietu. Moim Państwa gościem będzie dzisiaj Marta Petka-Zagajewska, kierownik zespołu analiz makroekonomicznych PKO BP. Ten zespół dzisiaj opublikował nowe prognozy, zaktualizowane prognozy makroekonomiczne dla, dla polskiej gospodarki i o tym głównie pomówimy. Serdecznie zapraszam. Chciałbym, zanim przejdziemy do prognoz, chciałbym, żebyśmy wyszli od bieżących danych. W ostatnich dniach ukazało się szereg danych dotyczących koniunktury we wrześniu, w tym dosyć rozczarowujące wyniki sprzedaży detalicznej. Czy to, czy, 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 czy to, czy to hamowanie sprzedaży detalicznej sugeruje, że boom konsumpcyjny, który napędzał polską gospodarkę przez ostatnie dwa lata, dobiega końca? Myślę, że to zdecydowanie zbyt mocne. Teza, chociaż oczywiście prawdą jest, że i sprzedaż detaliczna, ale także inne te dane ze sfery realnej, które poznajemy w cyklach comiesięcznych, one w trzecim kwartale zdecydowanie spowolniły, pokazały, mhm. potwierdziły w zasadzie, no, że już możemy tutaj ze stuprocentową pewnością mówić o tym, że stopniowo wchodzimy w taki bardzo umiarkowany, ale jednak cykl wyhamowywania tempa. Wzrostu gospodarczego. Natomiast dlaczego nie możemy mówić jeszcze o tym, że ten boom konsumpcyjny się skończył? Nawet patrząc na same dane o sprzedaży detalicznej, jak odsiejemy od niej te najbardziej zmienne komponenty, takie jak sprzedaż żywności czy sprzedaż samochodów, to otrzymujemy coś, co my nazywamy bazową sprzedażą detaliczną, która już w lepszym stopniu odzwierciedla faktyczne taki chęć, taką chęć do dokonywania mm -hmm. zakupów przez gospodarstwa domowe. I tutaj te wzrosty tej bazowej sprzedaży detalicznej, one cały czas są około 10%. No więc, mm -hmm, jeżeli tak, to, jest, to, co naprawdę odzwierciedla apetyt konsumpcyjny gospodarstw domowych, rośnie o 10%, no to zdecydowanie nie możemy mówić <noise> o końcu boomu konsumpcyjnego. Zadałem to pytanie dlatego, ponieważ, tak jak powiedziałaś, rzeczywiście inne dane z przemysłu, z budownictwa, one od dłuższego czasu sugerowały, i właściwie przez cały trzeci kwartał sugerowały, że gospodarka traci impet. To było coś, o czym wiedzieliśmy, że się stanie w związku z koniunkturą na też w zachodniej Europie, ale powszechne były oczekiwania, że Silna konsumpcja napędzana między innymi transferami rozszerzeniem programu 500 że ona będzie stabilizowała wzrost. Ten scenariusz jest ciągle aktualny. Ten scenariusz jest ciągle aktualny, chociaż rzeczywiście nawet na przykład, w odniesieniu do naszych prognoz, my prognozy samej konsumpcji na trzeci kwartał, trochę na podstawie tych danych miesięcznych zrewidowaliśmy w dół. Natomiast hmm. Myślę, że nie tyle nas apetyty konsumpcyjne gospodarstw domowych negatywnie zaskoczyły, co być może nie doszacowaliśmy tego, w jak się rozłożą te środki. Na przykład otrzymywane przez gospodarstwa domowe z dodatkowych transferów, i wydaje nam się, że w większym stopniu niż zakładaliśmy, one służą czy są pożytkowane na zakup. Usług, a nie towarów. Tych I usług to jest coś, w dla miesięcznych... detalicznej, tak, ale w konsumpcji, wydatka i to w wydatkach konsumpcyjnych. To powinno być w konsumpcji i w PKB, chociaż też nie do końca, bo jak popatrzymy sobie na sektor usług tych skierowanych do gospodarstw domowych, to tam mamy relatywnie wysoką reprezentację tych najmniejszych przedsiębiorstw. Mhm. Przypomnijmy, że e, one są na początku doszacowywane do PKB, a tak naprawdę wyniki o mikroprzedsiębiorstwach Ech. za poprzedni rok mamy w trzecim kwartale następnego roku, co oznacza, że być może te szacunki konsumpcji i właśnie sfery usługowej w tych pierwszych odczytach e, na temat wzrostu gospodarczego mogą być niedoszacowane i my tak Ech. naprawdę dowiemy, się o tym dopiero pod koniec 2020 za, roku. Za rok się dowiemy, że żadnego spowolnienia nie było I, zro i zrobi nam się lepiej. Już się, już się tak zdarzało. No, taka jest struktura tego sektora usługowego, natomiast myślę, no, to jest taka teza, którą my stawiamy. Na dziś nie mamy twardych danych, które którymi możemy ją podeprzeć, ale patrząc między innymi na to, co się dzieje z cenami w sektorze usług, gdzie oczywiście e, bardzo istotnym elementem jest sfera kosztowa, to wydaje nam się, że jednak też za tym, że usługi drożeją o blisko 5% rok do roku, stoi pewien element tego komponentu popytowego, że rzeczywiście ten popyt stymulowany dodatkowymi środkami finansowymi u gospodarstw domowych przenosi się na, na usługi, na przykład na usługi edukacyjne. Czynnikiem, który jest tutaj nie bez znaczenia albo będzie nie bez znaczenia, są zapowiedziane podwyżki płacy minimalnej. Jakie są Wasze oczekiwania co do tego, jak one wpłyną na rynek pracy, rozumiany jako zatrudnienie i dynamikę wynagrodzeń, i w rezultacie na konsumpcję? Tak. Ta ścieżka wzrostu płac, którą nakreśliliśmy sobie, uwzględniając. Ponad 15% wzrost płacy minimalnej w 2020 roku jest bardzo istotnym argumentem e, utrzymującym nasz optymizm konsumpcyjny. E, pojawiło się zaraz, w zasadzie po, po tej informacji, że, że, że rząd planuje tak, hojnie hmm. podwyższać w kolejnych latach płacę minimalną. Pojawiło się bardzo dużo takich publikacji wskazujących na rozkład wynagrodzeń, chociaż jakby tutaj tak. musimy zrobić zastrzeżenie, że ten rozkład wynagrodzeń znamy za 2016 rok, ostatnie dane, tak. więc no, trochę się na rynku pracy od tego czasu e, działo. Natomiast bazując na tych danych, można było wyliczyć, że bezpośrednio e, podwyżką płacy minimalnej zostanie objęte około 15% pracujących. My do tego dołożyliśmy sobie e, trochę więcej zakładając że w wielu firmach istnieją takie stałe siatki wynagrodzeń gdzie to przesuwa się od razu wszystko w miarę w miarę równolegle no i tak jakby uwzględniając jakby ten aspekt i taką Wciąż silną, generowaną przez same relacje popytu i podaży na rynku pracy, presję e, płacową, e, oceniliśmy, że w przyszłym roku płace będą rosły blisko o 9%. Mm. Różnica versus nasza gospodarce prognoza z, nie w, w gospodarce narodowej, tak różnica versus nasze poprzednie prognozy przed informacjami o płacy minimalnej to jest blisko dwa punkty procentowe więc mhm. ten efekt przełożenia wzrostu płacy minimalnej ze względu w dużym stopniu na skalę w której to następuje 15 Ty. ponad procent będzie miał wymierny wpływ na Kształtowanie się wynagrodzeń na rynku pracy. Natomiast a... po stronie e, zatrudnienia, naszym zdaniem, e, to oddziaływanie będzie mniejsze. Wydaje nam się, że wciąż dużo większym czynnikiem determinującym to, jak się zmienia zatrudnienie, są ograniczenia podażowe, mm -hmm. a nie popytowe. E, w związku z tym, e, jakby to się wpisze w trend wyhamowywania dynamiki zatrudnienia, która jednak w głównym stopniu wynika z tego, że tych rąk do pracy w Polsce jest po prostu cały czas mało. No dobrze, czyli mamy taką sytuację, że, 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 że ten boom konsumpcyjny sobie jeszcze potrwa? Na pewno w przyszłym roku, być może dłużej, kto wie. Ale to, co dobre dla gospodarstw domowych, niekoniecznie musi być dobre dla firm. Teraz pytanie, czy drugą stroną tego medalu nie będzie na przykład jakieś wyhamowanie? Wzrostu inwestycji, które z kolei mogłoby tłumić ten wzrost gospodar gospodarczy, dodawać się jakby do negatywnego wpływu koniunktury w otoczeniu zewnętrznym. Z całą pewnością będzie taka grupa przedsiębiorstw, dla której ten test zdolności do absorbowania dodatkowych kosztów będzie wypadał ujemnie czyli dla nich to jest ryzyko przetrwania na rynku. Za z całą pewnością będzie pewna grupa przedsiębiorstw, dla których to tak naprawdę będzie wybór pomiędzy inwestycją a utrzymaniem pracowników mhm. w, zgodnie z wyznaczoną nową płacą minimalną. To co dla nas jest ważne, to jest ten efekt... Globalny w całej gospodarce. I teraz zastanawiając się, jakie to będzie miało przełożenie, myślę, że tutaj zdecydowanie średnioterminowe, tutaj musimy wybiegać tak. horyzontem poza 2020 rok na polską gospodarkę, posiłkowaliśmy się. Trochę podobnymi sytuacjami w innych państwach. Takim mm -hmm. zaskakująco bliskim odniesieniem może być historia niemieckich doświadczeń z płacą minimalną. Tam płaca no, minimalna. Słyszałam niż przygoda Węgier 20 lat. <grym> Zdecydowanie. Tam płaca minimalna została taka na poziomie ogólnokrajowym, wprowadzona w 2015 roku, trochę zastępując takie klasyczne związkowe porozumienia płacowe, które wcześniej dominowały w niemieckiej gospodarce. I ona w momencie wprowadzenia objęła około 15% pracujących, to znaczy w momencie wejścia jej w, w, jej w życie e, około 15% zatrudnionych zarabiało tyle, co płaca minimalna albo poniżej płacy minimalnej. No więc tutaj możemy powiedzieć, że ta analogia jest wręcz um, uderzająca. No i, i jakie wnioski wypłynęły z tego niemieckiego e, doświadczenia? Po pierwsze stwierdzono, że wzrost płacy minimalnej wcale nie utrudnił sytuacji um, na rynku pracy dla tych osób o najniższych zarobkach, więc domyślnie także mhm. o relatywnie słabszych konsekwencjach. Prawdopodobieństwo tego, że oni e, utracą pracę wcale nie wzrosło. Co tak. więcej, wzrosły szanse na to, że oni będą mogli zdobyć pracę w większych, bardziej wydajnych i także lepiej wynagra wynagradzających swoich pracowników w przedsiębiorstwach. I to jest trochę taki scenariusz, który naszym zdaniem będzie następował. To znaczy, mm -hmm. już teraz widzimy, że w dużym stopniu te ograniczenia podażowe na rynku pracy wymuszają przepływy pracowników do bardziej wydajnych sektorów. Ale także bardziej wydajnych, to znaczy najczęściej jednak większych e, przedsiębiorstw. I ten e, silny wzrost płacy minimalnej, ten trend może tylko przyspieszyć, co mhm. w tym ujęciu już totalnym, na które tak. patrzymy my, ekonomiści, z punktu widzenia gospodarki będzie dobre. Dlaczego? Bo to może stać się źródłem dodatkowej wzrostu, dodatkowego wzrostu wydajności pracy w całej gospodarce mhm. i tak naprawdę może tłumaczyć, dlaczego w tym znowu ogólnym całogospodarczym podejściu firmy jednak będzie stać na to, żeby tą płacę minimalną niższą, wyższą zapłacić. Warto może też wspomnieć, że jakby ta teza, to, to ten. To, to dążenie do budowania większych i bardziej wydajnych przedsiębiorstw, no to jakby o tym mówimy od dłuższego już czasu. Wcześniej wskazywaliśmy na taką konieczność, patrząc tylko na te ograniczenia podażowe na rynku pracy, mówiąc dobrze, przez lata naszą kluczową zaletą, przewagą konkurencyjną były. Niskie koszty pracy, to się naturalnie kończy, bo mamy coraz mniej e, pracowników. Tak. Więc jakby jest to kolejny bodziec do tego, żeby w, w polskiej gospodarce tą strukturę, na razie zdominowaną, jeśli chodzi o udział na rynku pracy, przez te najmniejsze firmy zatrudniające do 9 osób, przesuwać w stronę wyższych firm. No niestety mm. tak jest, że te najmniejsze firmy są o 40% mniej wydajne niż przeciętna firma w Polsce. Tak. To, to znaczy jest taka zmiana. W ogóle niż w większości krajów. Tak, Unii, to, to jest. To jest, jest wie, tak, no niestety mamy takie zaburzenie. Że te najmniej wydajne firmy u nas mają największy udział w zatrudnieniu. Więc mm -hmm. to jest pewnie taki naturalny rezerwuar dodatkowego tak. zastrzyku wydajności z punktu widzenia całej gospodarki. Wróćmy jeszcze do inwestycji. Ja rozumiem, czy, czy na temat inwestycji, czyli inaczej, wpływ pasy minimalne na inwestycje w krótkim horyzoncie, najbliższego roku, półtora, nie ma, te rozważania nie mają sensu. Co w takim układzie będzie się działo z inwestycjami w tym okresie? Co będzie determinowało dynamikę i jak mm -hmm. ona się może kształtować? No patrząc na profil wzrostu gospodarczego, inwestycje w 2020 roku będą tym komponentem, który w głównej mierze będzie odpowiadał za spowolnienie wzrostu gospodarczego. Mm -hmm. tak? Zakładamy, że w tym roku PKB będzie łącznie wzrośnie o 4,3%, w przyszłym roku 3,7%, tak. i głównym odpowiedzialnym za to będzie właśnie niższa aktywność inwestycyjna. Przede wszystkim. Niższa aktywność inwestycyjna w sektorze publicznym, gdzie mamy za sobą bardzo dynamiczne wzrosty, determinowane przede wszystkim e, takim boomem w wykorzystaniu środków Fundusz, tak. z funduszy unijnych. I to już teraz widzimy, że wygasa, w związku z tym aktywność inwestycyjna ta w sektorze publicznym może być nawet e, lekko ujemna, znaczy może mhm. spadać wartościowo w relacji Te. do 2019 roku, w kolejnym roku. I ten ciężar aktywności inwestycyjnej przejmował na siebie w większym stopniu. Firmy, e, firmy prywatne. Ta relacja pomiędzy inwestycjami publicznymi, a sektora prywatnego, to jest mniej więcej do jednej czwartej to inwestycje mhm. publiczne, trzy czwarte to inwestycje sektora prywatnego, które paradoksalnie w tym roku nas pozytywnie dotychczas e, zaskakiwały. zaskakiwały. I one, jakby te wyniki, które mamy za pierwszy, drugi kwartał e, powinny naturalnie prowadzić do podwyższenia prognoz w mhm. tym obszarze. Natomiast biorąc pod uwagę to, że w Polsce wciąż najwięcej inwestują te firmy, które mają relatywnie dużą ekspozycję na rynki zagraniczne. To znaczy są eksporterami tak. i relatywnie dużo albo więcej inwestują firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Tak. A otoczenie zagraniczne to tak naprawdę obraz, na którym co chwilę doklejamy sobie dodatkową chmurkę. Natomiast no jakby. Pomimo tych bardzo dobrych wyników za pierwszą połowę roku, prognoz inwestycji na, na 2020 rok nie podwyższaliśmy i naszym zdaniem one także będą hamowały do poziomu około 3-4%. Mhm. No więc ten obraz inwestycyjny na 2020 rok, patrzymy na niego może z taką, teraz takim trochę konserwatywnym podejściem, no ale tak. To jest główne źródło naszej, naszej niepewności. Jeszcze dwa krótkie pytania, bo powoli musimy zmierzać do końca. Czy coś może powiedzieć na temat 2021 roku? A mhm. pytam to dlatego, bo, 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 bo dosyć popularna jest taka teza, że nawet jeśli ten 2020 rok uda nam się jakoś przejść sucho stopą, to potem w 2021 roku, kiedy wygaśnie już zupełnie ten efekt napływu funduszy unijnych, kiedy wygasną bodźce fiskalne stymulujące konsumpcję, to wtedy czeka nas naprawdę krach, to jest nie stagnacja, półtora procentowe wzrost gospodarczy, coś ten desyn. To są takie bardzo e, czarne e, czarne scenariusze. E, my jesteśmy od nich dalecy. E, wydaje nam się, że przede wszystkim patrząc na, e, na główne źródła wzrostu gospodarczego, takie d, 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 d podażowe i ograniczenia po stronie rynku pracy, no to trudnym byłoby uzasadnienie oczekiwań, że nagle dynamika wzrostu gospodarczego może nam się utrzymywać w okolicach 4, blisko 5% w dłuższym horyzoncie. I trochę naturalnym jest trend stopniowego wyhamowywania dynamiki PKB. Natomiast okay. naszym zdaniem wciąż poziomy w okolicach 3% na 2021 rok wydają się bardzo takie umiarkowanie optymistyczne. Pamiętajmy o tym, że w zasadzie większość prognoz wskazuje, że to otoczenie zewnętrzne, światowa gospodarka te najtrudniejsze chwile ma właśnie przed sobą właśnie tak. teraz. Tak. Czyli 2020 rok, zwłaszcza druga połowa 2020 roku już, już przyniesie taki oddech e, ulgi w e, światowej gospodarce, co naturalnie będzie stymulowało popyt, e, popyt zewnętrzny. A biorąc pod uwagę to, że my mocno korzystamy na tych powiewach optymizmu w popycie zewnętrznym, no to będzie stymulowało znowu nasz sektor eksportowy i sprawi, że myślę, że tą suchą nogą to jeszcze przez zdecydowanie więcej niż cztery kwartały będziemy podążać. Ostatnie, ostatni wątek, inflacja. Dotychczas prognozy były takie, że ta inflacja na przełomie 2019-2020 roku może sięgnąć 4%, za sprawą wzrostu cen energii głównie. Teraz pytanie, jak na to nakłada się ten czynnik przyspieszonego wzrostu płac w związku z, z podwyżką płacy minimalnej? Czy to oznacza, że teraz już nie 4, a 5% to jest to, czego <grym> mamy oczekiwać? Nie, nasz, naszym zdaniem wciąż ten szczyt, który osiągniemy w <grym> styczniu, to są okolice 4%. <grym> Takie klasyczne przełożenie pomiędzy płacami a inflacją. Cięga około trzech kwartałów, ponieważ teraz ono wynika ze zmiany regulowanej decyzji administracyjnej, którą znamy już z wyprzedzeniem, to przełożenie może się zamanifestować w wynikach inflacji już trochę wcześniej, ale ono bardziej będzie naszym zdaniem. Wydłużać albo spowalniać okres powrotu inflacji do w okolicy celu inflacyjnego mhm. tego przedziału 1,5, 3,5%, niż podbijać tą styczniową górkę. Natomiast zdecydowanie, jakby jesteśmy w otoczeniu yy, i ze względu na czynniki kosztowe rynek pracy, zresztą nie tylko. I ze względu na wciąż silną presję popytową w takim otoczeniu, w którym ta inflacja ma wszelkie podstawy, by utrzymywać się na podwyższonych poziomach. No i średnio rocznie ona naszym zdaniem w przyszłym roku wyniesie 3,3%. Czyli będzie bardzo blisko tej górnej granicy akceptowalnych wahań wokół celu. To już jest też blisko granicy hiperinflacji, w rozumieniu tabloidów. Ostatnio Super Express pisał o galopującej inflacji. To wszystko jest kwestią horyzontu. Jak sobie ten horyzont danych historii historycznych bardzo skrócimy, no to rzeczywiście w porównaniu z deflacją, która wcale nie była tak dawno, to może już być hiperinflacja, ale jakby odkładając żarty na bok, to nie są poziomy, które, które przerażają ekonomistów i zdecydowanie to nie są poziomy, które powinny przerażać bank centralny, dlatego my tak. podtrzymujemy te wcześniejsze nasze oczekiwania, że nie ma potrzeby i nie ma miejsca na podwyżki stóp procentowych w Polsce. Dziękuję serdecznie. Przypominam, że naszym gościem była Marta Petka Zagajewska, kierownik zespołu analiz makroekonomicznych PKOBP. A więcej szczegółów chętnie znajdą w kwartalnym raporcie opublikowanym dzisiaj z prognozami PKOBP. A na kolejne wydanie programu Prosto z Parkietu zapraszam jutro o godzinie 12.